słyszymy alarm w oknie życia, schodzimy na dół do okienka życia, do pomieszczenia okienka życia. Sprawdzamy, co się dzieje, bo czasem są te alarmy fałszywe, więc każdy jeden alarm dla nas jest sygnałem, że trzeba je sprawdzić. Też tak było wczoraj. Zeszliśmy na dół, no i po otwarciu okienka życia od wewnętrznej strony zobaczyliśmy, że leży chłopczyk. Na naszą ocenę około miesiąca, również pogotowie potwierdziło, że dziecko ma około miesiąca, aczkolwiek nie wiemy. Był ubrany czyściutko, nie dawał żadnych takich jakichś oznak, był no, czysty, jakby chyba też najedzony, było wszystko w porządku. Także potem po naszych takich oględzinach, naszym sprawdzeniu dzwonimy na pogotowie, ponieważ no, tutaj jakby pogotowie przyjeżdża, zabiera dziecko do szpitala, tam już dogłębnie bada, sprawdza. I dalej zaczyna się ten proces, gdzie no, szpital przekazuje do ośrodka adopcyjnego, zaczyna się ten proces adopcyjny. Tak na tyle ta procedura u nas się kończy do momentu przyjazdu pogotowia. Dalej to już zajmuje się ten ośrodek adopcyjny.